Szanowne druhny, szanowni druhowie, zebrani, zaproszeni goście. Uroczystość taka jak dzisiaj jest uroczystością symboliczną. Jeżeli odwołamy się do historii i do tradycji sztandaru, to każdy związek taktyczny, każda organizacja, każde stowarzyszenie stara się mieć, strzec i chronić swój sztandar. Sztandar to jakby klamra łącząca wszystkich członków tego stowarzyszenia, tego związku taktycznego, a w naszym przypadku tej jednostki. Każda jednostka stara się jak najszybciej pozyskać sztandar, żeby go mieć. To nie tylko sam prestiż posiadania. To właśnie jest ta klamra, która usiłuje i sprawdza się to w życiu, która łączy jej członków, która w jakiś sposób jest symbolem tej organizacji. I dzisiaj właśnie taki symbol nazwany w rocie przekazania, nazwany symbolem wdzięczności i poświęcenia. Taki symbol dzisiaj został przekazany jednostce. Jednostce najmłodszej, jednostce, której praktycznie przyglądałem się od momentu powstania. Jednostce, która mnie zadziwiła swoją prężnością, swoim zasięgiem działania. Bo to nie tylko ograniczyła się do swojej miejscowości, ale to widziałem na zawodach gminnych, to widziałem na ćwiczeniach, to widziałem na pielgrzymkach. Jednostce, która mimo młodego wieku, bo piąty rok, to na jednostkę jest bardzo mało. Niektóre jednostki dorabiały się dziesiątki lat, żeby osiągnąć jakąś pozycję, jakiś status w społeczeństwie. Tutaj widzę, że ta jednostka dość szybko pozyskała sympatię miejscowego społeczeństwa. Myślę, że tą sympatią będzie się cieszyła przez długie lata. I ten sztandar będzie jednocześnie więzią między jednostką a społeczeństwem. Nie chcę się długo rozwodzić nad historią jednostki, nad przyszłością. Chcę właściwie pogratulować i podziękować. Podziękować działaczom, podziękować strażakom tej jednostki, podziękować społeczeństwu. Społeczeństwu, że w jakiś sposób pomogło tej jednostce. Podziękować działaczom tej jednostki, że utworzyli tą jednostkę. I strażakom, że działają, niosąc pomoc w ratowaniu, i tutaj zacytuję słowa księdza, w ratowaniu życia, mienia i zdrowia społeczeństwa. Jeszcze raz serdecznie gratuluję i życzę osiągnięć w przyszłości, w następnym pięcioleciu i w dalszych okrągłych rocznicach. Serdecznie dziękuję. Szanowni goście, drogie druhny, drodzy druhowie i wy mieszkańcy Łękawki. Dzień dzisiejszy jest dla Łękawki, a w szczególności dla tutejszej jednostki, dniem szczególnym i podniosłym, w którym świętujemy jubileusz utworzenia Ochotniczej Straży Pożarnej oraz nadania i poświęcenia sztandaru jednostki OSP. Z okazji jubileuszu pięciolecia waszej Ochotniczej Straży Pożarnej w imieniu oddziału gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej w Tarnowie i własnym składam najserdeczniejsze pozdrowienia i gratulacje. Składam wam wyrazy najwyższego szacunku i uznania za powołanie do istnienia 5 lat temu w
waszej miejscowości jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Wyrazy najwyższego szacunku i uznania składam również za bezinteresowną i humanitarną służbę niesioną wszystkim, których dotknęło nieszczęście. Odwagę i ofiarność podczas akcji ratowniczych, godne noszenie munduru strażackiego, popularyzowanie kultury i oświaty i tradycji oraz integrowanie lokalnego społeczeństwa. Gratuluję wszystkim odznaczonym. Życzę wam bezpiecznych powrotów z interwencji ratowniczych, dalszych osiągnięć w działalności społecznej i pracy zawodowej, spełnienia wszystkich planów i zamierzeń oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Serdeczne pozdrowienia przekazuję waszym najbliższym. Niech święty Florian roztacza nad wami wszystkimi swoją szczególną opiekę. Dziękuję. W Łękawce. Z okazji poświęcenia i wręczenia sztandaru dla waszej jednostki proszę przyjąć najserdeczniejsze gratulacje, a także podziękowania za lata bezinteresownej, ofiarnej i jakże potrzebnej naszemu regionowi ochotniczej służby. W tym uroczystym dniu gratuluję wszystkim odznaczonym i wyróżnionym, którzy swoją wzorową postawą podczas ratowania życia ludzkiego i mienia w pełni zasłużyli na uzyskane medale i nagrody. Dziękując za zaangażowanie i ciągłą gotowość do działań ratowniczych, życzę wam wszystkim, żeby kolejne lata służby spełniły wasze oczekiwania, zamierzenia oraz przyniosły satysfakcję z dokonań osobistych i zawodowych. Wszystkim druhom i druhnom oraz działaczom składam serdeczne wyrazy uznania, mając jednocześnie świadomość, że żadne słowa nie wystarczą, aby docenić wasz codzienny trud i zaangażowanie. Życzę wam wszystkiego, co najlepsze. Niech wasza służba zawsze spotyka się z ludzką wdzięcznością, a boską opatrznością i święty Florian czuwa nad wami wszystkimi. W każdej akcji z wyrażami szacunku komendant miejski w Tarnowie, brygadier Tadeusz Sitko. Druhny i druhowie, czcigodny księże proboszczu, panie wójcie, szanowni goście i mieszkańcy, panie i panowie. Bogu na chwałę, ludziom na ratunek. Myślę, że nie jest to motto wypisane na sztandarze, który dzisiaj został poświęcony i przekazany OSP w Łękawce, ale i fundament, który stwarza, że wasze poświęcenie, wasza służba skupia się wokół tego. Bo wszyscy, którzy tutaj jesteście, strażacy OSP, tę służbę wybraliście dobrowolnie. I wszyscy wiemy, ile wymaga to poświęcenia, nie tylko waszego poświęcenia, ale waszych rodzin. Bo niejednokrotnie, kiedy trzeba jechać na ten ratunek, w domu pozostaje żona, pozostaje rodzina, i te czynności właśnie rodzina musi wypełniać. To jest trudne. Drodzy państwo, myślę, że jako poseł w przyszłości jednostki OSP będą wyposażone lepiej i doposażone, aby były orężem, pierwszym orężem w Rzeczypospolitej, w ratowaniu tego, co trzeba ratować, gdy przyjdzie klęska. Bo wszyscy przekonaliśmy się przez lata, że strażacy z OSP i Państwowej Straży Pożarnej są pierwsi na linii ognia, kiedy trzeba pomagać. I dzisiaj chylę przed wami moje czoło. Gratuluję wam wszystkich odznaczeń i tego dnia, dzisiejszego dnia, który myślę jeszcze bardziej będzie was skupiał w tej pracy dla społeczności miejscowości Łękawka, pięknej miejscowości. Dlatego życzę, aby ze wszystkich akcji, w których będziecie brać udział, żebyście wrócili w takiej liczebności, jakiej wyjeżdżacie, zdrowi i cali. Pomyślności dla wszystkich i dziękuję bardzo za zaproszenie. Jestem bardzo rad i cieszę się z tego, że jestem tutaj obecny przy tym wydarzeniu jako świadek. Dziękuję bardzo. Czcigodny księże proboszczu,
panie pośle, druhny i druhowie, szanowni państwo. Cieszę się, że mogę tutaj dzisiaj być z wami. Jednostka ASP w Łękawce jest mi bardzo bliska. Bardzo bliska jest mi z tego powodu, ponieważ obserwowałem jej założenie. Obserwowałem determinację działaczy, którzy tworzyli tę jednostkę. No, nie powinienem tak mówić, ale w pierwszym okresie, gdy słyszałem o pomyśle stworzenia tej jednostki, tak się zastanawiałem, czy to się uda. Mała miejscowość, mało mieszkańców, czy to się jeszcze chce, bo to już nie jest moda, żeby pomagać innym, ale rzeczywiście byłem pod wrażeniem. I za to wam bardzo dziękuję. Udało się wam. Sztandar to jest wielka, wielka odpowiedzialność. To nie jest to, co się należy. Sztandar to jest oznaka wielkiej chwały, ale to jest też oznaka docenienia. Ja widziałem was na zawodach strażackich, widziałem was na uroczystościach i widzę, jesteście sprawni. Ale dla mnie najważniejsze jest to, że widziałem was w akcji, jak pomagaliście ludziom. Widziałem, jak jechaliście nie tylko tutaj do Łękawki, ale do sąsiednich miejscowości naszej gminy, żeby pompować, żeby pomagać. Widziałem, jak wracaliście po akcji zadowoleni. Za to wam bardzo dziękuję. Słuchałem bardzo uważnie rysu historycznego i planów na przyszłość. Wysłuchałem, że, znaczy to wiem, nie musiałem słuchać, jaki macie sprzęt. Ale tutaj było ostatnie zdanie. Ja nie wiem, czy to tak specjalnie pode mnie to było odnośnie tej remizy. I teraz jako osoba odpowiedzialna, ale też z drugiej strony jako osoba, która szanuje partnera i musi mówić uczciwie i szczerze. Gdybym was nie szanował, to bym powiedział, może pomyślimy, zobaczymy, zrobimy. Ale za to, że was szanuję, powiem, że jest to bardzo trudne, żeby tą remizę wybudować. Zakończę tym, że będę się starał. Natomiast niestety przy tej okoliczności nie mogę powiedzieć, kiedy nastąpi, bo byłoby to nieodpowiedzialne. Ale ja myślę, że jak będziecie tak dalej działać, wasz radny, wasza społeczność w końcu przebije się i potrafi przekonać innych radnych, że w Łękawce, że Łękawka, że strażacy w Łękawce również zasługują na remisy. Na zakończenie chciałbym wam jeszcze raz pogratulować i przede wszystkim podziękować za waszą pracę, za wysiłek, za oddanie. Chcę wam powiedzieć tak górnolotnie, jestem z was dumny. Dziękuję bardzo. Drodzy strażacy, zaproszeni goście, panie pośle, panie wójcie, ogromnie się cieszę, że w Łękawce jest takie wydarzenie, które wpisze się na długo w historię naszej miejscowości. To ogromny zaszczyt dla jednostki OSP. Gratuluję strażakom Łękawki, panu prezesowi, całemu zarządowi. Cieszę się też, że są tacy nauczyciele w Łękawce, jak pan Andrzej Muniak, którzy nie tylko w godzinach swej pracy kształtują człowieka, ale także kształtują po godzinach, właśnie w jednostce OSP. Wychowują już dorosłych ludzi, ojców, którzy są w zarządzie i moich rówieśników, którzy stoją dzisiaj przed państwem. To ogromny zaszczyt. Gratuluję i dziękuję.